Wami serdecznie. Mamy dzisiaj przepięknie słoneczny dzień. Jest bardzo ciepło. Myślę, że jest koło zera. Nie ma w ogóle wiatru. Wczoraj było lekko na plusie. Dużo śniegu u nas stopniało. Ale wiecie co? W nocy gdzieś przymroziło. I po prostu po kilkucentymetrowej warstwie śniegu chodzi się po prostu jak po płaskim. W ogóle się człowiek w ten śnieg nie zapada. Tak jest zmrożony. Azji nie wie, co się dzieje. Chodzi i wącha. Także tak, wyszłyśmy na spacer. Zobaczymy, co dzisiaj mi dzień przyniesie. Muszę dzisiaj zadzwonić do serwisu. Znaleźliśmy już umowę. Okazało się, że w tej umowie nie ma takiego zapisu, o którym mówił nam pan. Więc dzisiaj będzie kierownik. Będę dzisiaj negocjować. Zobaczymy, co nam się uda. Co mi się uda załatwić. Muszę pojechać też do Biedronki po kilka rzeczy. Antyperspirant. Pasta do zębów, takie rzeczy mi się pokończyły. I co jeszcze? Muszę pojechać do paczkomatu, bo przyszła Azji Karma. A to 8 kilo nie będę dźwigała, mogłabym pójść teraz, ale pies i 8 kilo karmy, trochę to nieporęcznie, tym bardziej jakbyśmy spotkali psa, a o tej godzinie jest duże prawdopodobieństwo, że kogoś spotkamy, ja jej po prostu nie utrzymam. Więc pojadę później autem. I tyle, i zobaczymy. Dzisiaj u mnie nadal są schabowe. Co zrobię dalej? To dla dzieci, a dla mnie i dla męża, nie wiem, pomyślę coś. Coś pomyślę, coś wymyślę. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ja się z Wami tylko witam. Życzę Wam miłego dnia, bo większość jednak z Was ogląda mnie rano. I do zobaczenia później. Wróciłam już z zakupów, także byłam w paczkomacie, w paczce w ruchu, bo przyszły dwie przesyłki, spodziewałam się tylko jednej. Druga przyszła akurat jak byłam w paczkomacie samym, w paczce w ruchu. Byłam w Lewiatanie i byłam w Biedronce. Więc do Lewiatana zaleciałam po ziemniaki i kupiłam dwie reklamówki, bo tak jak mówiłam, tam są dość tanie, a to jest moja ulubiona odmiana. I w Lewiatanie jeszcze kupiłam taki chleb żytni jasny. I chleb dla dzieci, który ostatnio im bardzo posmakował. Mój mąż mówi, że również jest on bardzo dobry, na przykład do opiekacza go wrzucić i zrobić sobie taki chrupiący, ciepły, że jest mega pyszny. Następnie zaleciałam do Biedronki i w Biedronce kupiłam 4 razy chrupki, bo one są u nas ostatnio jak towar deficytowy. Po prostu pojawiają się raz na jakiś czas. Ja wiecznie ich ostatnio nie mogłam trafić, więc zakupiłam 4 paczki. Kupiłam skarpetki dla męża. Jedne większe i jedne dla mnie mniejsze. Ja takich skarpet wysokich używam na przykład w taką porę jak teraz, gdzie zakładam dżinsy. Latem nie lubię, jak mi wystają. Kiedyś lubiałam, w tym momencie nie lubię, jak mi wystaje cokolwiek, ale mój mąż jak najbardziej nosi takie, on nie lubi znowu stopek, więc jemu wziąłem 2 opakowania, skarpetki były po 19 zł, sobie wzięłam jedno. Wzięłam 2 razy olej kokosowy, bo już mi się totalnie pokończył. Jeszcze Wam jedną rzecz muszę pokazać, ale to zaraz jak skończę haul z Biedronki, po coś pójdę. Pasta do zębów Colgate czarna. Bo już też się kończy. 2 razy olej, bo jest również na promocji w tym momencie. To jest dwulitrowe, wychodzi niecałe tam 4,95 chyba za litr. Więc wzięłam 2, dlatego że muszę olej wymienić w frytkownicy, bo ja również posiadam frytkownicę taką zwykłą. Moim dzieciom frytki z frytkownicy beztłuszczowej średnio smakują. Zresztą tam się nieraz robić 2 porcji na raz dla nich, więc jest to zawsze tak, że jedno je, drugie czeka, a poczekać trzeba 20 minut. Więc tak, olej jest, zresztą olej i tak jest przydatny, bo niedługo też będzie już otwarcie lodziarni, no niedługo, no powiedzmy, myślę, że na początku kwietnia, zobaczymy jak pogoda, to tak naprawdę wszystko zależy od pogody, a tam olej mi będzie potrzebny, bo na początku będą gofry w sprzedaży, nie będzie granity, tylko będą gofry, więc do mieszanki z gofrów idzie olej. Ale i w domu się przyda, muszę powymieniać olej na przykład właśnie we frytkownicy. Pomidorki, małe pomidorki papryczkowe są w tym momencie w promocji po 12,99. Taka promocja jak nie promocja, ale lepsze 12 jak 18. Jeden groszek ptysiowy, grzanki. I wzięłam te ze względu na tą zupę, bo jeszcze mam zupę mango tą rybną, więc grzaneczki wzięłam.
chusteczki, to już bardziej pod wyjazd. Ser podlaski jest w promocji, ogólnie różne sery są w promocji, przy trzech on jest sporo taniej. Kupiłam również dwa opakowania płynu micelarnego z Eveline, ale to bardziej pod Nicole, bo ja mam olejki z Yves Rocher jeszcze, więc Nicole kupiłam płyny micelarne. Ona tam tych olejków nie może za bardzo używać. Dwa razy mleko, 1,5% bezlaktozowe. Dzięki Monice z kanału Rodzinka M-Vlog dowiedziałam się, że Milarmisie są w promocji. Dwie sztuki jak się kupuje to po złoty 99, więc wzięłam. Wzięłam również jednego cebularza, bo dzisiaj Ksawery ma basen, on po basenie zawsze jest mega głodny, więc je cebularza, a 1,5 godziny później ma drugi basen, bo on w poniedziałki ma dwa baseny. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to jest filet z sandacza i już go wrzucam. Wzięłam dwa opakowania, przy dwóch opakowaniach był on taniej. I w promocji on wychodził, że za kilogram byłoby po 34 zł. Więc fajna cena, my sandacza lubimy, już go wrzucam do zamrażalnika i zaraz Wam przyjdę, coś pokażę. Dobra, i przyszłam teraz wyjaśnić jedną kwestię, ponieważ spore poruszenie zrobiło się na kanale po tym, jak ja prasowałam ręczniki. Część osób napisała, że też prasujecie ręczniki, ale część osób była oburzona, że ręczników się nie prasuje. No i jedna z widzek, nie będę tutaj tytułowała kto, ale już jej napisałam, że w filmie jej pokażę, napisała mi, że absolutnie, że ja niszczę włókna, że one się coś tam robią, że absolutnie pod żadnym kątem nie można prasować ręczników, że się niszczy, że to nie jest to i że nawet producent nie zaleca. Więc bardzo proszę, obiecałam, że pokażę, mamy ręcznik, bardzo proszę, mamy żelazko z potrójną, tu jest żelazko z trzema kropkami, co oznacza, że ręcznik można prasować w temperaturze do 200 stopni. I jest to jeden ręcznik. A teraz Wam pokażę drugi ręcznik. Pokazuję tylko te ręczniki, bo tylko na tych mam metki. Proszę bardzo, jest to drugi ręcznik, który również można prasować w temperaturze do 200 stopni. Więc jak widzisz, nie ma się co upierać. Czasy się zmieniły, materiały są coraz lepsze. Naprawdę można prasować ręczniki. Nawet dla zwykłej higieny wypadałoby ten ręcznik przeprasować. We wszystkich hotelach też się prasuje ręczniki. Tam nie ma tak, że się ściąga ze sznurka i się, czy z suszarki się wyciąga. To trzeba przeprasować dla zwykłej higieny po prostu. Jak idzie się do lekarza, do dermatologa, bo na przykład, nie wiem, swędzi skóra albo jest reakcja alergiczna. Ja wielokrotnie miałam zalecenie prasowania nawet skarpetek u dzieci, jak wystąpiły reakcje alergiczne, aby wykluczyć pewnego rodzaju czy bakterie, czy jakiś tam świąt i tak dalej, że pochodzi to może z proszku, może z czegoś. Ja wiele rzeczy musiałam, jak się ma owsiki, to się prasuje nawet majtki, tak? Także no sorry, wszystko można prasować i wcale się to nie niszczy. Także ręczniki również można prasować. Chciałabym to uciąć, bo widziałam bardzo duże poruszenie. Po prostu się nie spodziewałam, że taki ręcznik, prasowanie ręcznika może wywołać taką falę komentarzy, a było ich naprawdę sporo. I pokażę Wam jeszcze, co kupiłam w Rossmanie, bo poleciałam na chwilę do Rossmana, bo byłam w Pepco oddać spodnie Ksawerego, bo jedne były za ciasne i kupiłam w Piance i Sanę. Kupiłam tylko jedno, bo już za tydzień będę jechała do Lidla, więc tam na pewno kupię. Kończy mi się mydło w kuchni. W łazience ostatnio wyciągnęłam z zapasów, więc kupiłam jedno mydełko Isana. W ogóle u nas w Biedronce na przykład wiele rzeczy nie było w promocji. Oczywiście Biedronka ma to do siebie, że nie w każdym sklepie promocja obowiązuje. No i na przykład na te kosmetyki, garniera i tak dalej w naszej Biedronce tego nie ma. Trzeba jechać do Lublina. Więc w Biedronce też powinna być promocja na żele pod prysznic Axe, że 2+1 gratis. Też tej promocji nie było. Rexona tam miała wchodzić, Timotej coś tam jeszcze. No nie było tej promocji w naszej Biedronce. Więc w Rossmanie kupiłam jeszcze mężowi jakąś nowość, Axe żel pod prysznic. I kupiłam dwa antyperspiranty. Takie, ponieważ moja Nicola też już się na to przerzuciła, chyba jej się podoba, bo widzę, że ostatnio cały czas tego używa, a zarówno mi, jak i Nicoli się po prostu wykończyły. I oto moje całe zakupy już.
No i co? I na razie się z Wami rozłączam i do zobaczenia później. Zresztą w sumie jeszcze może otworzymy te paczki z Vinted, co przyszły. Mam dwie. Dwie rzeczy zamówiłam. Nie do końca pamiętam. Aha, okej. Okay, mamy spodnie jedne. Tego byłam najbardziej ciekawa, jak te spodnie będą wyglądały. Są to spodnie Guessa. No i widzę, że może i będą dobre, chociaż jakoś tak szeroko wyglądają. No nic, idę je zaraz przymierzę i się pokażę. Spodnie wyglądają tak, ale mówię, jakieś takie wielgaśne. I druga rzecz to chyba jest bluza, tak mi się wydaje, bo wiem, że jeszcze bluzę zamawiałam. Zapakowane, folia w folię, poszywane z szybkami, szczelnie, porządnie. Tak, i to jest bluza. Zamówiłam sobie taką bluzę Adidasa. Taką troszkę nie po mojemu, ale z drugiej strony króciutka. Ok. Tak wygląda przód, tak wygląda tył. Tu mi się bardzo podobały te rękawy, ale jest króciutka. Więc zobaczymy. O, słowem nie było piśnięte, że tu odleciało coś. No, tutaj brakuje na górze korony. Także zobaczymy, czy to nie będzie tak, że zrobię pierwszy zwrot. Zaraz poczytam, co i jak napiszę. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra. Teraz się już rozłączam, idę rozpakowuję zakupy i biorę się za moje reklamacje z samochodem. No i się zaczęło. W końcu musiałam się kiedyś na tym Vinted nadziać. Napisałam do tej pani, która sprzedała mi spodnie, że w ogóle dopatrzyłam się, przymierzając te spodnie, to są tak jak myślałam, jak worek na kartofle, po prostu są ogromne. Obejrzałam te spodnie, było opisane, że stan jest bardzo dobry i w ogóle tam nic się nie dzieje z tymi spodniami. Okazało się, że z tyłu na tym logo Guessa również są wyrwane, jest wyrwany materiał skórzany. Na kieszonkach były takie znaczki, w których w środku była skóra. Zostało tylko tutaj, tutaj widać, że jest wycięte, bo gdzieś coś pękło, więc pani równo powycinała wszystko. Są uszkodzone z tyłu kieszonki, uszkodzony jest ten znaczek na górze Guessa, o czym słowa nie było wspomniane. Mało tego, na metce jest wyraźnie napisane rozmiar M. Skąd u tej pani się wzięło rozmiar S? Nie mam bladego pojęcia. W opisie miała i rozmiar S, i 36, więc nie wiem, dlaczego tak napisała. No i napisałam do tej pani wiadomość, że chciałabym zwrócić te spodnie, że to nie jest rozmiar S, tak jak w opisie, tylko rozmiar M i jest to widoczne na metce. Po prostu nie rozumiem, o co chodzi. To jest jawne wprowadzenie klienta w błąd. A pani mi odpisała, że ona absolutnie nikogo nie wprowadziła w błąd i nie oszukała, bo ja nie zapytałam się o wymiary. To, że ona napisała M, ale ja powinnam się zapytać o wymiary. Ja mówię, no to jak pani chodzi do sklepu, to pani się też pyta o wymiary? No to pani mi bezczelnie odpowiedziała, że w sklepie to ona idzie do przymierzalni i przymierza. Więc tak, niby nie majątek, bo spodnie dychę kosztowały, ale stwierdziłam, że zgłoszę jednak sprawę na Vinted. Ma pani same pozytywne komentarze, więc ja się też również tym kierowałam, że nie jest to, widać, że na tym Vinted już sprzedaje od dłuższego czasu. Ma ponad prawie 400 komentarzy, same pozytywne. Zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze sprawy nie zgłosiłam, na razie jesteśmy w toku pisania, ale już się nadziałam. No nie można tak robić, że pisze się, że rozmiar, mało tego, jeszcze pani mi w międzyczasie napisała, że to jest rozmiar M, ale ona sprawdzała w internecie, ponieważ widać, że to nie są jej spodnie, tylko gdzieś je od kogoś kupiła albo w Ciuchlandzie trafiła. Nie mam bladego pojęcia, skąd ma te spodnie, ale na pewno nie była ich właścicielką. Dlatego, że kompletnie po metce szukała, tam była metka z rozmiarem 30. No i były rozmiary z różnych krajów, ale był też i europejski. Europejski był 38, czyli rozmiar M. A ona się sugerowała, że jak 30, to jest po prostu rozmiar S. I jeszcze mi napisała coś takiego, że
żeby Wam to nie przekręcić, że ona również nosi rozmiar M i na nią są dobre, więc te spodnie równie dobre i na S będą dobre. A te spodnie nie mają w ogóle za krzty elastyny, one są bardzo sztywne. Także mówię, no ja w nich mam tyle luzu. Po prostu przód mam na takiej, to ja mogę je wkładać bez rozpinania. A pani mi wpiera, że rozmiar M będzie dobry na S. Nie wiem na jakie S. Ja nie mam S tego najniższego z przejściem na XS, tylko mam S takie solidne, wchodzące nawet w M i ja się w tym topię. Prędzej mi powiedziała, że jest zaniżona rozmiarówka, że prędzej to wchodzi w M-kę, w L-kę, niż do S-ki mu bliżej tym spodniom. No ale dobra, zobaczymy co pani napisze. Już się nadziałam i już teraz w tym momencie wiem, że żadnych spodni na Vinted kupować nie będę, bo no, faktem mam w obserwacji dwie pary spodni Tomiego. Jeden są za 50 zł, jeden za 30, ale już teraz wiem, że nie kupię. Chyba, że pojadę do sklepu, przymierzę ten rozmiar, zobaczę, czy ten rozmiar faktycznie jest na mnie dobry, bo tutaj nie było metki podanej, tu była tylko metka marki podana na tych spodniach, a nie było metki z rozmiarem, bo gdybym zobaczyła metkę z rozmiarem, na pewno bym ich nie kupiła. Więc napisałam do pani, że oczekuję zwrotu i za spodnie, i za przesyłki, oczywiście za przesyłkę zwrotną, ponieważ z mojej strony tu winy nie ma żadnej. To nie jest moja fanaberia, że mi się spodnie nie podobają, po prostu spodnie zostały źle opisane. Nikt się nie spodziewa, żeby, nie wiem, kupować gdziekolwiek, proszę jeszcze o wymiary. No, jest napisane S, więc na swoją odpowiedzialność kupuję S-kę. Ale i wtedy by okej było, tak? Jakby były za duże, by była S-ka, okej, moja wina, jak najbardziej. Ale w takim przypadku, jak pani pisze S, a na metce pisze M i pani nosi M i na panią są dobre, a pani nadal twierdzi, że to jest S, bo, nie wiem, M-ka się nie sprzedawała wcześniej, nie mam pojęcia o co chodzi. No dobra, no nadziałam się. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dam Wam ewentualnie jeszcze później znać, czy się Pani odezwała, czy ja to po prostu w myśl zasady zgłosiłam tylko na Vinted. Spodnie pewnie wystawię z powrotem na Vinted, bo nie mam zamiaru się bawić w opłacanie przesyłek. No chyba, że Pani będzie chciała być dychę w plecy, bo 4,99 zapłaciłam za przesyłkę w jedną stronę. Nie wiem, jak wyglądają zwroty na Vinted, bo nigdy zwrotów nie robiłam. Także nie mam bladego pojęcia. Przejdę kolejną szkołę życia. Dodzwoniłam się w końcu do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Okazało się, bo to była sprawa, którą też musiałam załatwić, okazało się, że księgi wieczyste nie działają, nie wydają odpisów, bo mają problem. System im nie działa od 3 dni w całej Polsce. W szoku jestem. Ale ogólnie da się to szybko załatwić, to co bym chciała, jak tylko system ruszy. No i próbuję dodzwonić się od 2 godzin do serwisu Renault i niestety nikt kompletnie w całym Renault nie odbiera i chyba się wkurzę, wsiądę i po prostu pojadę do Lublina, bo jest to na przodzie i po prostu tam załatwię to na miejscu, bo już mnie męczy to takie czekanie. Także zobaczymy, jak to dzisiaj problemowy dzień się mój rozpoczął. Jak on się dalej potoczy. No i dobra, kochani, tu jeszcze chwilę ponagrywam, bo czekam na Xaverego, jest na basenie. No i tak, powiem Wam, jeżeli chodzi o ten Vinted, no mam nauczkę, spodni więcej raczej nie kupię. Pani zaproponowała, że może mi oddać za spodnie, ale za żadne przesyłki mi oddawać nie będzie, więc miałabym odesłać na swój koszt. Teraz wiadomo, że odsyłając poza Vinted na obojętnie jakim najtańszym kosztem, za te spodnie bym zapłaciła minimum 12 zł za wysyłkę. Minimum, w zależności od opcji. Bo przez Vinted jest po prostu taniej, a normalne wysyłki są sporo droższe. Więc to mi się kompletnie nie kalkulowało, bo już 4,99 zapłaciłam w jedną stronę, spodnie są tańsze niż wysyłka by była w dwie strony. Więc napisałam do pani, że zrozumiałabym coś takiego, gdybym ja chciała dla kaprysu zrezygnować, ale w takim przypadku uważam, że ona powinna ponieść koszty. No pani stwierdziła, że ona się nie czuje absolutnie winna, że ja powinnam tutaj jak najbardziej zapytać o wymiary. No trudno, zobaczymy. W każdym bądź razie sytuacja skończyła się tak, że pani mi... ja zgłosiłam sprawę na Vinted, złożyłam problem, opisałam sytuację, porobiłam sobie screeny w razie, gdyby pani miała ochotę usunąć jednak naszą konwersację, bo i takie przypadki obstawiam, że już się zdarzają. Więc pani jak zobaczyła, że do niej przyszła wiadomość, że sprawa została zgłoszona na Vinted,
napisała, że o co ja ją oskarżam, że mogłam zapytać się o wymiary, żebym przestała wymyślać, no że ona w sumie to może się ze mną dogadać i mi oddać 5 zł i żebym ja sobie te spodnie zostawiła. Więc ja jej napisałam, że ja się od tych, że ja za spodnie zapłaciłam 15 w sumie, a nie 5, więc nie wiem dlaczego 5, dlaczego wcześniej chciałam je oddać za całe spodnie dycha, a teraz już tylko 5. Nie mam pojęcia, ale po prostu jej napisałam, że ja od tych 15 zł nie zbiednieję, które wydałam na spodnie, ale za to no, karma raczej kiedyś wróci i że raczej będę pierwszą osobą, która wystawi ten negatywny komentarz, a ona po prostu niech na przyszłość opisuje stan faktyczny, a nie jakieś tam swoje wymysły, bo jej się wydaje, bo w internecie pisze. No pisze na metce, to się pisze to, co na metce. Także no dzisiejszy dzień dla mnie nie był dniem najlepszym. Od samego rana wszystko mi idzie nie tak. W ogóle wstałam o 4:50 rano, obudziłam się i nie mogłam już usnąć. Miałam koszmarny sen. Później, później właśnie ta sytuacja. Kolejna sytuacja, siedziałam 3 godziny na infolinii, żeby dodzwonić się do serwisu. W końcu zirytowana na potęgę zadzwoniłam do męża, żeby pojechał po prostu w drodze powrotnej z pracy i załatwił tą sprawę, bo ja nie mam zrobionego obiadu, są tylko zrobione zakupy, które nie są porozkładane, bo siedzę po prostu na okrągło na tej infolinii i mówię, nie mogę się dodzwonić, nie odbiera nikt ani na serwisie, ani na biurze obsługi klienta, ani nigdzie. No i mąż mówi, czekaj, bo mówi, jak kupowaliśmy samochód, to mówi, ja mam numer komórkowy do pana, co nam go sprzedawał, to może do niego po prostu zadzwonić. I tak było. I zadzwoniłam do tego pana i ten pan odebrał komórkę, był w pracy i mówię, że chciałabym rozmawiać z kierownikiem serwisu, ale za skarby świata od 3 godzin nie jestem w stanie się dodzwonić do tego serwisu. No i pan wysłuchał, o co chodzi, mówi, jak najbardziej, mówi, powinna pani to zgłosić, więc mówi, ja z panem kierownikiem porozmawiam, bo mówi, mamy tutaj naprawdę, mówi, sporo dzisiaj zamieszania i mówi, pan kierownik do pani oddzwoni. I tak było. I pan kierownik do mnie oddzwonił. Okazało się, że odrzucili, obarczyli nas kosztami, dlatego że u nich umowa jest inna niż u nas. Nie wiem, jakim cudem warunki umowy się obecnie zmieniły, gwarancji 5-letniej. I tą, którą my podpisywaliśmy, bo pan mi zaczął cytować, że no bo w punkcie 4 ma pani to i to. Ja mówię, nie, ja nie mam tego w punkcie 4. No ale tu pisze tak i tak. Ja mówię, nie, ja to mam w punkcie 3. Nie, on w punkcie 3 ma całkiem co innego. Ja mówię, wychodzi na to, że mówię, system bierze pod uwagę pana umowę, a nie moją. A raczej mówię, my składamy gwarancję na podstawie naszej, składamy reklamację na podstawie naszej gwarancji. No i pan kazał mi zeskanować i powiedział, że napisze o umorzenie całkowicie kosztów, o pertyfikację tych kosztów po stronie, żeby była po stronie jednak karary. Także zobaczymy. Widać, że pan był bardzo przyjaźnie nastawiony, nie było, że ja sobie wymyślam. Mówię, no tam nie ma żadnych gwiazdek. Ja przeczytałam tą gwarancję od pierwszej do ostatniej strony, 5 stron. Ja dzisiaj naprawdę mam tak koszmarny dzień, że jeszcze czytanie gwarancji, to już był taki gwóźdź do trumny. Nie wiem, co mnie jeszcze dzisiaj spotka. Na rondzie dzisiaj też z rana zrobiłam takiego zakrętasa, że dzięki Bogu nie rozbiłam auta, bo naprawdę po prostu na rondzie u nas było lodowisko. Ja wjechałam i tak niewielką prędkością, bo praktycznie z jedynki i tak mi tyłek zarzuciło. Byłam już na dwójce, ale tak mi tyłek zarzuciło, że no w pewnym momencie to już stanęłam w poprzek i żeby nie to, że kiedyś oglądałam, jak manewrować w takich sytuacjach kierownicą, w jaki sposób wyjść z poślizgu i ja potrafię z zimną krwią tutaj działać, to pewnie bym się auto rozharatała i to bym tak solidnie przydzwoniła, bo przydzwoniłabym w słup. Ale udało się, teraz już wszystko stopniało, drogi już są dobrze przejezdne, już są suche, nie ma tego lodu, ale obstawiam, że wszystko, co teraz jest na tych drogach, dzisiaj stopnieje, wieczorem zamarznie, jutro będzie to samo, bo w nocy ma być jeszcze dzisiaj na minusie lekko. No i tak, kochani, bluza faktycznie jest krótka, ale jej nie mierzyłam. Nie wiem, bluzę chyba zostawię. Te spodnie, nie wiem, czy ja je wystawię na Vinted, czy ja już je zostawię, czy ja je wyrzucę w kontener. Nie mam bladego pojęcia. Ja już się tam po prostu, no zirytowały mnie te spodnie na maksa. Już powiedziałam, że więcej tych spodni nie zakupię na Vinted, bo dla mnie opisywanie wymiarów też nie jest jednoznaczne, dlatego że spodnie na przykład... Szerokość pasa w zależności jest inna w zależności od tego, gdzie ten pas się będzie znajdował. Bo jeżeli będziemy mieli szerokość pasa, na przykład stan będzie 22 cm, to ten szerokość pasa będzie inny niż przy stanie 25 cm.
Mówię tutaj o tej części, od kroku przez rozporek. I tu w zależności, gdzie się ten pas będzie utrzymywał, to i ta szerokość spodni będzie inna, więc to jest bardzo ciężko tak obmierzyć. Trzeba było łapać wszystkie wymiary, biodra, nie biodra, no i teraz kwestia jeszcze wyobrażenia sobie, jaki ten materiał jest elastyczny i tak dalej, ale się rozgadałam. No po prostu mam się taki irytujący dzień. No i tyle. Dobra, więc ja myślę, że nie będę tego przeciągała. Będę się z Wami już żegnała, bo to widzę, że dzisiaj nic sensownego bardziej nie nagram. Po prostu dzień jest na maksa irytujący. Także jeszcze obejrzałam dzisiaj Saganka. Madzia mówi, że w moim Lidlu wszystko poprzestawiali, że będę tam szukać wszystkiego. Trudno, to będą takie moje nowe odkrycia. Także tak, my w czwartek jedziemy w góry, wracamy w niedzielę wieczorem, tak jak się będzie kończyło rozdanie, a w poniedziałek z samego rańca jadę do Lidla. Mam nadzieję, że cokolwiek upoluję. Także Madzia, jak mnie oglądasz, to broń Boże w sobotę nie idź do sklepu i nie wykupuj mi metek. Daj mi się nacieszyć tymi metkami. Także tak, dobra kochani, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam dobrego, pogodnego, fajnego dnia, mam nadzieję, że będzie lepszy i pech Was będzie omijał szerokim łukiem, bo u mnie to nie jest jedyna sytuacja pechowa, jaka mnie dzisiaj spotkała i oby to już była ostatnia, bo są jeszcze rzeczy, o których nie mówię tutaj, ale już mam ich po prostu po dziurki w nosie, więc mam nadzieję, że ten dzień się dzisiaj szybko skończy, zrobię sobie maseczkę, pielęgnację wieczorną. I tyle. I będę po prostu spokojnie sobie dzisiaj puzzle sobie pewnie rozłożę, bo od ostatniego momentu są nietykane, więc pewnie dzisiaj rozłożę puzzle, żeby po prostu najnormalniej w świecie odreagować. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, buziaczki, pa!